Nazywam Twojego imienia, Jezus, na tym miejscu. Ja się modlę o to miejsce. Ja modlę się o tych ludzi. Modlę się o synów pokoju. Ja modlę się, ażeby ich uszy były otwarte. Ażeby ich serca były otwarte na przyjmowanie Twojego słowa. Posyłaj do nas tych, którzy są synami pokoju. Tych, którzy szukają Ciebie. Tych, którzy realnie chcą poznać Ciebie. Posyłaj ich do nas. Ja się modlę o to miejsce. Modlę się, niech ludzie przyjmują słowo, które jest do nich uwalniane. Niech szukają Ciebie. Niech to, co usłyszą na tym miejscu, nie daje im spać. Niech im się śni. Duchu Święty, Ty, który przekonujesz o grzechu, sprawiedliwości i sądzie, tak jak mnie przekonałeś, przekonuj tych, którzy są otwarci. Przekonuj tych, którzy Ciebie szukają. Przekonuj tych, którzy są synami pokoju. Przekonuj ich. Niech oni to wiedzą. Niech przychodzi do nich przekonanie, że potrzebują Ciebie. Że potrzebują Ciebie, Jezus. Że Ty jesteś jedynym Bogiem. Że Ty jesteś jedynym Zbawicielem. Że nie znajdą nic innego poza Tobą. Przyjaciele, nazywam się Julita Korgol. Tak jak Wy teraz. Tak samo i ja wiodłam kiedyś takie same życie. Sama dla siebie w swoim życiu byłam Bogiem. Na początku skończyłam studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. Później studia podyplomowe. Szukałam tego, co może dać mi ten świat. Szukałam szczęścia, które upatrywałam w pieniądzach, w dobrym wykształceniu. W tym wszystkim, co można kupić, co można osiągnąć. W tym, żeby docenili mnie inni, poklepali po plecach. Powiedzieli, jesteś kimś. Chciałam się dowartościować przez to wszystko, co daje mi świat. Taką drogę wybrałam, bo tak jak każdy z Was, wewnątrz siebie czułam się pusta i potrzebowałam tego, żeby dowartościowało mnie to, co mam, albo to, co osiągnę. Wyszłam za mąż, urodziłam dwoje dzieci. Mąż zarabiał bardzo duże pieniądze. Był partnerem w bardzo dużej kancelarii prawniczej. Wybudowaliśmy piękny dom, zagraniczne wakacje, dobre samochody, coraz więcej. Coraz więcej tego, co można kupić, coraz więcej tego, co można mieć. Coraz bardziej, aby dowartościować się tym wszystkim, co daje świat. Szukałam tego, co daje świat, ale wewnątrz mnie, nie zamknę się, proszę Pani, bo jest powiedziane, że to, co słyszymy na ucho, mamy głosić na dachach, bo ludzie każdego dnia giną, idą do piekła i umierają na śmiertelne choroby. A my głosimy słowo życia, także do Pani to słowo. Przyjaciele, tak jak Wy teraz słyszycie, tak ja usłyszałam dobrą nowinę o Królestwie i o Jezusie, że jest Bogiem i że jest Królem. I że muszę narodzić się na nowo z Jego Ducha, jeżeli chcę, ażeby niebo w przyszłości było moim udziałem. Jeżeli chcę, ażeby zbawienie było moim udziałem. A wszystko to, co wiedziałam dotąd o Jezusie, to, co mi powiedziano gdzieś na religii. I tak naprawdę nie chciałam z Nim mieć nic wspólnego. Sama dla siebie byłam Bogiem. Chciałam mojego szczęścia. Chciałam je uzyskać tak, jak mi się wydawało, że mogę je uzyskać, czyli tak, jak nauczył mnie świat. Ale im dalej szłam tą drogą, tym mniej szczęśliwa byłam w środku. Gdy siadałam sama w domu, wiedziałam, że wewnątrz mnie jest duża pustka i że nic tej pustki nie zaspokaja. I że nie mogę już mieć nic więcej, co może tą pustkę zatkać. Ani to, co można kupić, ani więcej pieniędzy, ani jakieś małżeństwo, czy też posiadanie dzieci, bo ja już to wszystko miałam. Tak jak Wy, szłam i się zastanawiałam, czy to o to chodzi w tym życiu, czy to tylko tyle. A byłam jeszcze bardzo młoda, miałam 30 lat i myślałam, Boże, to tak, to o to chodzi, to będę miała 70, spojrzę wstecz i powiem, to o to chodzi w tym życiu, czy musi być coś więcej. Dlaczego odczułam tą pustkę, skoro z zewnątrz wszystko mam? Skoro ludzie patrzą i mówią, wszystko masz, masz wspaniałe życie. Tak jak Wy teraz, myślałam, że im więcej osiągnę, tym będzie lepiej, ale nie było. I tak jak Wy, usłyszałam dobrą nowinę, tak jak Wy teraz. Nie był to dla mnie jak grom z jasnego nieba, tylko tak jak Wy teraz. Ktoś powiedział do mnie, potrzebujesz Jezusa. Wszystko to się dzieje w Tobie, bo nie znasz Jezusa. Bo sama próbujesz. I dla mojej
stopy. To było bardzo konfrontujące. Mówię, jak Jezusa? Przecież ja tyle wiem. Wiem, czym rządzi się ten świat. Gdzie tutaj Jezus? Sama dla siebie jestem Bogiem. Może czasem jak trwoga, to powiem do Niego, dlaczego coś się dzieje, ale gdzie potrzebuję Jezusa? Przecież Go też w ogóle nie znam. Nawet nie byłam pewna, czy wierzę w Jego istnienie. Ale to, co powiedzieli do mnie ci ludzie, tak jak ja do was teraz, to spowodowało, że coś w moim sercu drgnęło. Że ja powiedziałam sobie, jeżeli to jest prawda, że Ty, Jezus, jesteś żywy, że jesteś osobą, że każdy może Cię poznać, że każdy może z Tobą żyć każdego dnia, to znaczy, że ja Ciebie nie znam, że ja Ciebie nigdy nie spotkałam, że nic, co Twoje, nigdy nie było moim udziałem. A wcześniej mi się wydawało, że chrześcijaństwo dziedziczy się z racji urodzenia w jakimś kraju. Nic bardziej mylnego. Powiedziałam do Niego, jeżeli to jest prawdą, że jesteś żywy, że jesteś osobą, to ja chcę Ciebie poznać, bo ja Ciebie nie znam. Podjęłam decyzję, taką samą, jaką podejmujecie każdego dnia. Podjęłam decyzję, że Go poznam i że Go znajdę. Że poznam Go naprawdę i On dał mi się poznać. Powierzyłam Mu moje życie, powiedziałam do Niego, potrzebuję Ciebie. Potrzebuję Ciebie każdego dnia. Potrzebuję Ciebie poznać, potrzebuję Cię z Tobą żyć. Przyjdź do mojego życia. Podjęłam decyzję, taką samą, jaką Wy możecie podjąć teraz. Uwierzyłam w to, że Jezus jest żywy, że umarł za mnie na krzyżu, żebym ja nigdy nie musiała zapłacić już za mój grzech. I zmartwychwstał, że żyje i że ja mogę żyć z Nim każdego dnia. Narodziłam się na nowo, tak jak Wy możecie się narodzić na nowo. Boże, nowe narodzenie jest dla każdego, jest za darmo. Kiedyś myślałam, że ja muszę na to zasłużyć, że muszę być jakaś dobra, czy wypełniać jakieś uczynki. Ale to jest nieprawda, jeżeli ktokolwiek wam powiedział, że musicie zasłużyć na zbawienie albo na niebo, to was oszukał. Bo w Biblii jest powiedziane, że zbawienie jest z łaski za darmo, przez wiarę dla tych, którzy uwierzą w Jezusa. Żeby nikt się nie trudził, jest to Boży dar. Jest to Boży dar dla każdego. I tak samo zbawienie stało się moim udziałem. Przyjaciele, każdego dnia realnie żyję z Bogiem. Bogiem, którego znam, którego rozumiem, który jest blisko mnie, z którym mam relacje. Kto z was jeszcze, kto z was w ogóle woła każdego dnia do Boga? Kto ma z Nim relacje? To jest dla was możliwe, tak jak dla mnie. Miałam guza w piersi, zostałam uzdrowiona, bo Jezus umarł na krzyżu i rozchorował się każdą chorobą. Przyjęłam to przez wiarę, jestem zdrowa, nie choruję. Może ktoś z was jest chory albo ma jakąś nieuleczalną chorobę. Może ktoś ci powiedział, że to jest niemożliwe do uleczenia. Przyjdź, kładę ręce na chorych, ludzie są uzdrawiani. Może nie możesz mieć dzieci, może masz depresję. Nie musisz tak żyć. Na krzyżu wykonało się uzdrowienie, tak jak moje, tak i twoje. To jest do wzięcia. Przyjaciele, odkąd narodziłam się na nowo, każdego dnia żyję z Bogiem. Każdego dnia. Każdego dnia zwyciężam. Każdego dnia mam dobry dzień. Nie ma czegoś takiego, że mam słabszy albo lepszy dzień. Żebyście się nie musieli trudzić przez wiarę. Przez wiarę. Teraz, gdy słyszycie mój głos, teraz przybliżyło się do was królestwo. Tak jak przybliżyło się kiedyś do mnie, teraz możecie dokonać wyboru, czego chcecie, którą drogę wybieracie. Czy przekleństwo i odrzucić to, co słyszycie,
czy błogosławieństwo i wybrać życie, tak jak powiedział Jezus, wybierz życie, żebyś żył. Wybierz Jezusa, żebyś żył. Przyjmij zbawienie, przyjmij Jego zwycięstwo na krzyżu, żeby te życie stało się Twoim udziałem, żeby niebo stało się Twoim udziałem. Zadajcie sobie pytanie, jak wierzycie, w kogo wierzycie, czy w Jezusa, czy siebie postawiliście w swoim życiu w miejsce Boga. Dokąd pójdziecie, czego jesteście pewni? Ja jestem pewna mojego zbawienia, ja jestem pewna nieba. Ja jestem pewna, że Jezus jest moim Bogiem. Zadajcie sobie pytanie, jakie decyzje podejmujecie w swoim życiu. To wy decydujecie, czy wybieracie Jezusa, czy nie. Musicie wybrać mądrze. Jezus zareklamował życie. Powiedział, wybierzcie życie, żebyście żyli. Przyjmijcie Jezusa, żebyście żyli. Powierzcie Mu swoje życie, jeżeli chcecie żyć. Tak na krzyżu wykonało się to dla was. To jest największy dar, wyraz miłości Boga do człowieka. Nie ma już nic więcej. Bóg wszystko dał, bo dał Jezusa. I poza Jezusem nic już więcej wam nie da. Tam jest wszystko. To jest także dla was, dlatego mądrze zdecydujcie.